Ja jestem dla niego w tej chwili lokatorem, nie jestem matką. Jestem lokatorem, którego on się chce pozbyć z tego domu. Po tym reportażu właściwie czuję się lepiej, bo nie spodziewałam się, że będzie taki oddźwięk tego, że ludzie tak pozytywnie to odbiorą i że po tym, co mi zaoferowano w dawnych latach, poprzednich, że ludzie tak będą za mną i że takie będzie dobry odbiór. Taka siła we mnie wstąpiła, że no po prostu mogę sobie poradzić z pewnymi sprawami, że nie mogą mnie gnębić, dokuczać mi, że są ludzie, którzy mi pomogą, że są ludzie, którzy się wstawią za mną i patrząc po tych wpisach w komputerze, więc stwierdziłam, że naprawdę są ludzie, którzy obiektywnie na to patrzą. Nie patrzą, że znają mnie i oceniają mnie, tylko patrzą na historię moją i wierzę w ludzi. Wiem, że naprawdę są ludzie, którzy są dobrzy i pomogą mi. No. I teraz się naprawdę czuję dużo lepiej, bo przed reportażem troszeczkę miałam wątpliwości, a w tej chwili czuję się dobrze i wiem, że mam wsparcie wśród przyjaciół i że ludzie odbierają to pozytywnie. Wody ciepłej to nie mam, bo ja grzeję sobie na piecu. Także ja nie mam ciepłej. Mam Junker jest wyłączony, bo z prostego powodu jest drogi gaz i nie stać mnie na to, żebym zapłaciła za gaz, gdy włączę Junkers. Ale mam tak co roku, w zimę, jak przychodzą większe mrozy, że mi zamarza ten Junkers, więc ja się go po prostu boję uruchomić, że on mi wybali. Że mi może wybuchnąć, bo był tutaj pan, jak mi zamarł ten Junkers 2 lata temu, to woda ciekła z niego i on po prostu był przerażony, że ja mam włączony ten gaz, że to mogło wywalić w powietrze. To było naprawdę niebezpieczne, dlatego w tej chwili grzeję sobie na garku i taki garnek 20-litrowy codziennie grzeję sobie do mycia, noszę po tych schodach. Wywaliłam się już kilka razy z tych schodów, poparzyłam się, poszłam tutaj do sąsiadów, to mnie opatrzyli. Ten pan chciał jechać ze mną na pogotowie, ale jakoś tak się obeszło, bo się ręka mi wpadła, potknęłam się i wpadła mi ręka do gotującej wody i się poparzyłam. No i to takie, jest ciężko przede wszystkim nosić ten garnek, bo ja go grzeję tutaj na tym piecu i noszę codziennie do góry. Na mycie, naczyń czy do obiadu, to wszystko grzeje cały czas wodę. Ogrzewany jest tylko pokój, w którym ja tutaj mieszkam, którym jestem tutaj, a inne pomieszczenia, kuchnia, pokój, gdzie ja śpię, czy łazienka, w której ja się codziennie myję, no to tam jest zerowa temperatura. Tam w zimę to nawet mam minus w łazience czy w pokoju, w którym śpię. No w kuchni to mi zamarza co rok. Zamarza mi lodówka, zamarza mi Junkers, zamarza mi woda, rury mi walnęły, w tamtym roku zamarzły mi rury. Także w kuchni to jest nawet tak, że jak przyjdą takie mrozy troszeczkę większe, to woda w misce mi zamarzła, mam lód w misce, jak jest. No, mam bardzo ciężko, bardzo. No, a ze strony właściwie rodziny nie mam żadnej pomocy. Ani mąż, ani syn, żaden mi nie pomaga. I nawet się nie pytają, czy mi coś trzeba, czy nie. Nie mam z ich strony żadnej pomocy, nic. Już dzięki sąsiadom, po prostu do dzisiaj dotrwałam 6. rok, jestem sama. I 6. rok dzięki tym piecom, co mi sąsiedzi kupili, to ja jakoś tak funkcjonuję, bo ja bym się załamała. Ja miałam takie trudne dni, że... Bo dla mnie to jest takie upokarzające, że mi brakuje pieniędzy na jedzenie. Ale brakuje, no. Ja mam, jak ja dostaję 10 pieniądze, no to ja już tak 20, 24, no to nie mam, bo ja zapłacę rachunki, mam dosyć, mam wszystkie, muszę media zapłacić. To 24, 25, no na dzień dzisiejszy to nie mam pieniędzy. Idą święta, no.
ludzie będą przy stołach, będą się gościć, będą mieć rodziny, a ja będę sama. Ja będę sama i no, dla jednej osoby nie gotuję się, nie szykuję się tego wszystkiego. No będę sama, no. A co będę miała na tym stole, no to tak jak co roku, no nie mam luksusów w każdym razie. W takim dniu nie należy być samej. No. Ostatnie święta, no to zaprosili mnie na Wigilię sąsiedzi. Poszłam na Wigilię do jednych sąsiadów, a na drugi dzień świąt zaprosili mnie drudzy. I spędziłam prawie jak w rodzinie, bo oni są tacy jak rodzina, że... No te święta już były takie jak trzeba. Nawet prezent dostałam. Ten baner to jest coś, co powinno już dawno zniknąć, bo jest 80 cm zasłaniami. Ja mam ciemno w domu, ja nie mogę nic zrobić, ja ciężko mam z czytaniem nawet gazety, no cokolwiek zrobić. W tej chwili jest pochmurno na dworze, jest w domu ciemno. I ja jak troszeczkę jest, no gdzieś o godzinie, no gdzieś za pół godziny już muszę palić w pokoju światło, bo mam ciemno, no i ja go przywiązałam tam sznurkami, bo on strasznie tłucze, jak jest wiatr, to tak odbija się i w ten mur wali. I syn przyszedł i powiedział, żebym to natychmiast odwiązała, bo ma być widać cały numer telefonu. Ja mówię, no odwiążę, nie? A on mówi, bo jak nie, to zabierze większy. On w ogóle nie reaguje na to, jeżeli mu mówię, żeby to zdjął. Nie. No po prostu jest to rzecz, która przede wszystkim nie powinna zawisnąć, bo matce, żeby takie coś zrobić, to nie przystoi naprawdę. Są święta, może mi zrobi prezent na święta i mi na święta taką tą płachtę zdejmie. On nie wykazuje żadnej dobrej woli, żeby się do mnie odezwać nawet. Ja, jeżeli się odzywa, to jest niegrzeczny dla mnie, więc ja po każdej jego rozmowie to ja... On wychodzi, a ja zostaję w takim nastroju, że nie najlepiej się czuję po tym. Próbuje mnie zastraszać, żebym ja się bała wszystkiego. Także nie sądzę, żebym mogła z nim rozmawiać, bo nie ma takiej siły, no, nie ma takiej możliwości. On nie chce.